spadki akcji na giełdzie, niejasne komunikaty prasowe, zamiatanie problemu pod dywan, odrzucanie RMA dotkniętych problemem osób, 13-14 gen dramat Intela. Czy to wszystko zwiastuje rychły upadek korporacji? Nie sądzę. Natomiast pewne jest jedno, że Intel bardzo mocno podupadł i bardzo dobrze, bo zasłużenie. Witajcie, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware. Zapraszam Was do materiału, w którym podzielę się z Wami moją opinią na temat wielkiej afery intelowej, wpadki Intela. Od razu zaznaczę, że te osoby, które może myślały sobie, że będę Intela wybielać, bronić, srogo się mylą, ponieważ no, rzeczy trzeba nazywać po imieniu i niejednokrotnie powtarzałem i będę powtarzać, że żadna korporacja nie jest naszym przyjacielem. Każda korporacja liczy zyski i drenuje potencjalnych klientów jak najbardziej, jeżeli chodzi o po prostu wyciąganie od nas kasy. I teraz kwestia tego rodzaju. Jeżeli dana firma ma dobre produkty, to jesteśmy skłonni za te produkty zapłacić. I powiem Wam szczerze, że bardzo żałuję, że po premierze 13 genu nie zrobiłem materiału na temat tego, jakie miałem spostrzeżenia a propos przewoltowania napięć na 13900K, 13900KS, jeżeli chodzi w ogóle o ustawienia defaultowe, za co odpowiada bezpośrednio Intel tak naprawdę, co w połączeniu z tendencją płyt głównych również do szalonych przestrzałów napięć, jak widać po czasie prowadzi w wielu przypadkach do degradacji procesorów, przy czym zaznaczę tutaj jasno, że jeżeli regulujemy ręcznie, tak jak ja to robię w każdej platformie, którą budujemy dla widzów, czy dla siebie prywatnie, czy dla osób, które zgłaszają się do nas w kwestii już gotowych platform, ale po to, żeby je poprawić, zmodernizować, czy wyregulować, to problem w gruncie rzeczy nie istnieje. Chyba że komuś trafił się procek, który został zamordowany przestrzałami napięć, no i zgieba, to się nie ukręci, taki procek tylko i wyłącznie nadaje się na RMA. Natomiast jeżeli chodzi o regulacje wydajnościowo-napięciowe, czyli to, w czym między innymi się specjalizuję, to przy odpowiednim podejściu do procesorów, wedle moich doświadczeń, a na ten moment będzie to spokojnie około 30 sztuk i9-13900K, KS, 14900K, KS, no i też sporo i7-ek. 13700K, 14700K, problemów absolutnie nie ma w momencie, kiedy właśnie podejdzie się do tematu skrupulatnie regulując ręcznie platformy. I tak jak mówię, żałuję, że nie zrobiłem po premierze 13 genu materiału, w którym podzieliłbym się moją opinią na temat tego, że Intel zwariował i będzie to prowadziło do problemów, jeżeli ktoś nie będzie sobie ręcznie ustawiał platform. Taki materiał teraz byłby uznawany za proroczy, ale biorąc pod uwagę, że mam na ten moment około 3 terabajtów materiałów, które w ogóle nie ujrzały światła dziennego, zarówno z testami CPU, GPU, testami chłodzeń i tak dalej, no to tak to wygląda, więc mam nadzieję, że kiedyś coś tam powrzucam archiwalnie. Natomiast wracając stricte do problemu Intela. Zacznijmy od oksydacji. Degradacja procesorów po czasie głównie dotyczyła to wedle zapewnień Intela, o ile im wierzyć, oczywiście, bo pamiętajcie, nie ma co wierzyć korporacjom, głównie dotyczyła pierwszych serii 13900K, 13 genu i spotkałem się z takim jednym przypadkiem właśnie jeśli chodzi o i9-13700K. Po czasie procek potrzebuje coraz wyższych napięć do utrzymania taktowań, a jest ręcznie wyregulowany. Zastanawiałem się, o co w ogóle chodzi, no i dopiero jak wypłynęły te problemy, to poskładałem całą historię w całość i zrozumiałem, że procek po prostu jest wadliwy. Także taka sytuacja. Jedna sztuka procesora, pierwszy 13900K, na którym budowaliśmy platformę, wykazuje symptomy degradacji, natomiast po poprawieniu napięć, temat ulega poprawie, ale i tak nie zmienia to faktu, że procek leci albo na wymianę niebawem, albo po prostu czekamy na kolejną generację Intela i zobaczymy, co przyniesie i będzie po prostu zamiana platformy. Natomiast tak, z mojej perspektywy, tak jak mówię, jeżeli się platformę reguluje, to nie licząc wpadki z jedną sztuką, która no, widocznie z oksydacją miała problem, do czego sam się Intel przyznał, to nie ma problemów. Ale zupełnie rozumiem ludzi, którzy narzekają na sytuację z Intelem, bo to nie jest żadne wytłumaczenie. Nie każdy ma komfort skorzystać z pomocy profesjonalisty, żeby mu platformę wyregulował, czy nie każdy sobie sam to ogarnie we własnym zakresie na tyle, żeby poprawić napięcia, poprawić zegary i poprawić w ogóle działanie platformy. Więc taka osoba, która kupuje sobie procka o danej specyfikacji, jaką gwarantuje mu producent, ma pełne prawo
wymagać, żeby ten procesor działał w pełni stabilnie. I jeżeli masa ludzi zgłasza problemy z działaniem sprzętu, no to coś jest nie tak. No jak to Intel, chciwa korporacja, bo wszystkie korporacje, tak jak mówiłem, liczą tylko kasę, to się dla nich liczy i to się nie zmieni, nie ma co się łudzić, że jakakolwiek korporacja jest, była czy będzie dobrym wujkiem. Problemy, które przykładowo ludzie zgłaszali na forum NVIDII dotyczące out of video memory, wyskakiwanie errora, wywalanie z gier. Początkowo Intel zwalał na NVIDIA. NVIDIA po przeprowadzeniu dochodzenia, tak to nazwijmy, wewnętrznie, oznajmiła, iż ludzie, którzy mają procesory 13 bądź 14 generacji Intela, powinni zgłosić się do producenta, ponieważ jest to po prostu problem Inteli. Więc psychologia jest zupełnie normalnym stylem działania korporacji. Dopóki nie udowodni się im winy, będą się wypierać. I w momencie, kiedy coraz więcej osób zgłaszało coraz więcej problemów, powstawał coraz większy chaos, doszło do tego, że producenci płyt wprowadzić mieli profil UEFI Intel Baseline, który, jak się okazało później, przez Intela nie był zalecany, ponieważ różnił się od Intel Default Settings. Także totalny chaos, problemy z komunikacją na tle Intel producenci płyt, totalne w ogóle dziwactwo. Mało tego, chociażby Gigabyte w momencie, kiedy miały miejsce update'y BIOS-ów, wydajność leciała na łeb na szyję, ponieważ Gigabyte z jakiegoś tajemniczego powodu ustawił PL2 na 181 W. Co skutkowało drastycznym spadkiem wydajności. Mało tego, piki napięć dobijały nawet do 1,7V. Takie piki napięć nawet na LC skutkują drastyczną degradacją procesora. Także to w ogóle jest szaleństwo jakieś i naprawdę w głowie się to nie mieści. Co w ogóle tak naprawdę jest problemem, jeżeli chodzi o to, dlaczego Intel tak spartolił totalnie aspekty związane z wydajnością procesorów w kontekście stabilności. Chore żyłowanie zegarów. W imię wbicia na przykład na 14900KS 6,2 GHz jednowątkowo, długofalowo tak naprawdę, skutkuje to tym, że napięcie, jakie potrzebuje procesor, dochodzi nawet do 1,5-1,55V na chipie, co jest w ogóle szaleństwem totalnym. I przykładowo w momencie, kiedy przechodzimy do zadań typu render i załóżmy procesor ma otrzymać 5,7, 5,8 GHz na wszystkich rdzeniach, to i tak te napięcie pływa w taki sposób, że następuje, ja nazywam to 2 sekundy do setki na każdym chłodzeniu, nawet na LC rozbudowanym. Tutaj jakby to nie jest problem samego chłodzenia, ale IHS-u, który nie jest w stanie odprowadzić odpowiednio ciepła przy przykładowo 380-400 W i napięciu rzędu 1,5-1,45V w zależności od sztuki procesora, tego jak płyta główna nim zarządza itd., itd. I to jest między innymi powód, czyli po prostu przeżyłowanie, przewoltowanie procków i to jest szaleństwo. Dlatego ja podchodzę w taki sposób, że reguluję całkowicie ręcznie zarówno rdzenie P, E, ring i pamięci. I przykładowo, dajmy na to 14900KS, ustawiam takiego jego mościa, zależy oczywiście od sztuki, na przykład na 5,9 GHz na dwóch rdzeniach, 5,8 na 6 rdzeniach P, czy 5,7 na dwóch, przepraszam, 5,8 na 2, 5,7 na 6 i nie potrzebujemy wtedy 1,52V, 1,48V, żeby utrzymać takie taktowania, a pamiętajcie, że każdy rdzeń, nawet który by w teorii nie potrzebował tak wysokich napięć do wyższych taktowań, będzie na tych platformach dowoltowany do poziomu tego rdzenia, który potrzebuje tego napięcia i można je traktować jako napięcie definiujące resztę napięć dla rdzeni. I o co chodzi? Przy ręcznych regulacjach ja całkowicie lecę na manualu, nie bawię się w żadne offsety, nie bawię się w ACDC, nie sprawdza się to tak dobrze jak Total Manual wedle moich doświadczeń, natomiast nie jest to, pamiętajcie, jedyna słuszna droga, bo jeżeli ktoś robi to inaczej i u niego też to działa, super, droga wolna. Ważne, żeby być zadowolonym z procka, z jego temperatur, wydajności, tego jak się zachowuje. Natomiast w momencie, kiedy ustawiamy sobie procka ręcznie i przykładowo do danych taktowań potrzebuje zakres napięć 1,26 do 1,32 V, wszystko oczywiście przy odpowiednio poustawianych limitach mocy, LLC i tak dalej. I kiedy nie mamy pływających zegarów, czy to na rdzeniach P, czy na rdzeniach E, czy ring, i mamy odpowiednio ustawione pamięci razem z timingami pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu i wszystkie napięcia, to nagle okazuje się, że nie dość, że wydajność, którą osiągamy finalną, jest wyższa niż ta,
którą oferuje procek po wyjęciu z pudełka, przy czym drastycznie spadają temperatury, na przykład o 15-20 stopni, nawet takie spadki można zaobserwować, a jest to równoczesne ze spadkiem poboru prądu o 80, 100 W, 60 W, w zależności od krzemu, od modelu procesora i tak dalej. Także jest to po prostu drastyczna poprawa. I pomyślcie sobie, jakby to wyglądało na premierę, gdyby Intel z głową podszedł do tego tematu i nie przeżyłował tych procesorów. Przy czym żyłowanie ma tak samo miejsce na prockach AMD. Tak? Też znany temat, jak było chociażby z 7800 3D i 7950X 3D, kiedy napięcie VSOC defaultowo było wbijane nawet na 1.3-1.65 V. I proce po prostu się jarały. Miało miejsce wybrzuszenie PCB procka i przysmalenie pinów. Na początku głównie płyty Asusa, później się okazało, że płyty MSI, Gigabyte'a, innych producentów też miały ten problem. Także no, każdy producent ma jakieś wpadki, ma problemy. Niemniej no tutaj za Intelem ciągnie się temat już długo i też trzeba przyznać, że wiadomo, że jak, że tak powiem, Intela biją, to się klika na portalach, wyświetlają się YouTube'owe odcinki i tak dalej, bo jest, no jakby to tak można powiedzieć, w branży IT gorący temat, adekwatne słowo, też do osiąganych przez niewyregulowane procesory temperatur, natomiast po prostu jakby powoduje to ogromną nagonkę na Intela. I przeglądałem sobie fora w ostatnim czasie i za głowę się łapałem, bo tam praktycznie co drugi jegomość twierdzi, że każdy procesor Intela, każdy jeden jest wadliwy, na 100% padnie i tak dalej. I powiem wam tak, zasięgnąłem informacji w paru sklepach, w tym z zaprzyjaźnionym HardPC, z którym współpracujemy, i do tej pory nie było z tych sklepów, z których zasięgnąłem informacji, zgłaszanych problemów, jeżeli chodzi o te procesory. A gdyby każda sztuka miała problemy, to coś by było nie tak. Jeżeli chodzi o hard PC, to jestem absolutnie pewien, że mnie tutaj w bambuku nie robią. Jeżeli zaś chodzi o inne sklepy, to nie mogę mieć takiej pewności, więc kwestia, ile tutaj oczywiście informacji zostało przekazanych prawdziwie, a ile to typowa spychologia na zasadzie nie czepiaj się pan, zostań pan klientem, przykładowo, tak? Natomiast nie zmienia to faktu, że tak jak powiedziałem wcześniej, absolutnie rozumiem osoby, które mają problemy z platformami, przy czym też zaznaczę, że tutaj trzeba wziąć pod uwagę jeden aspekt. Jedna kwestia to problemy samych procesorów, a inna kwestia to zły dobór komponentów, bo jeżeli przykładowo do 4-slotowej płyty dobierzemy przykładowo nawet dwa moduły pamięci i dodajmy na to 14900K na 4-slotowej płycie, na XMP będziemy chcieli lecieć na 8000 MHz na memkach, to bez ręcznych regulacji nie masz żadnych szans, o ile się nie trafi złote IMC, żeby utrzymać pełną stabilność memek w każdych warunkach. I taka platforma się będzie wykrzaczać. I nawet ręczne regulacje na 4-slotowej płycie dwóch modułów nie pozwolą na to, na co pozwoli dwuslotowa płyta. Tutaj chodzi po prostu o całą specyfikację. Także trzeba mieć to na uwadze. Dlatego zawsze, jeżeli dobieramy platformę dla kogoś od początku i chce mieć wysokie takty na memkach, bo to jest platforma typowo pod gry, to lecimy w Apexy chociażby, tak? Chyba że ktoś podrzuca nam jak przykładowo Config Joker, już gotowy config, który sam sobie zbudował i chce po prostu, żeby zbudować LC i ma tam na przykład szybsze memki, to cóż, trzeba te pamięci zredukować do taktowań, które będą przy danych napięciach i przy danych timingach dla danej sztuki procesora adekwatne, tak żeby się to po prostu nie sypało. Więc to jest bardzo ważne. Ile w takim razie jest procków Intela, które same z siebie się sypią, to jest jedna rzecz, a ile jest użytkowników, którzy podchwycili temat i przykładowo mają nieadekwatne podejście do doboru sprzętu względem możliwości, jakie są realne, to też jest inna kwestia. Przy czym oczywiście producenci płyt na stronach wypisują farmazony o kompatybilności pamięci typu 8000+, nawet na płytach z 4 slotami, bo pamiętajcie, że ja absolutnie nie liczę stabilności jako bencha, że komuś tam przejdzie w benchach, przejdzie jakąś gierkę i tak dalej. Nie. Stabilność należy testować kilkanaście godzin w ramach jednego w ogóle rozruchu testowania stabilności, ustawienia, testowanie obciążeń mieszanych, rendery, testowanie pamięci, testowanie proca pamięci, podsystemu pamięci, ring, testowanie tego, jak procek zachowuje się w grach i tak dalej, i tak dalej. I tylko to długofalowo
jest w stanie określić stabilność platformy. Także jeżeli ktoś mi mówi, tak jak mieliśmy na przykład na naszej grupie Bastion pasjonatów Extreme Hardware, pewnego jego mościa, który twierdził, że w ogóle przy 4 slotach pamięci zajętej osiąga 7600 na memkach, nie ma co tego komentować nawet, tak? Takie rzeczy nie są możliwe. Koniec, kropka. Wie o tym każdy, kto ogarnia temat i chociaż trochę myśli. Co zrobił Intel w tym celu, by odzyskać zaufanie osób, które kupiły jego procesory, bądź jakkolwiek nakłonić osoby rozważające kupno platformy i procka, by właśnie wybrać Intela zamiast AMD? Pierwsza rzecz. Pojawiły się BIOSy z zaktualizowanym mikrokodem, który zmienia zarządzanie napięciami procesora, jeżeli chodzi o automatykę, w taki sposób, by nie było horrendalnych przestrzałów napięć doprowadzających do degradacji i wedle zapewnień producenta ten profil, ten mikrokod nie wpływa na spadki wydajnościowe procesora. Ja będę ten temat dogłębnie badał, czekam tylko na to, aż postawię jedną platformę z bardzo, bardzo mocnym LC na 14900KS, tak żebym po prostu mógł zobaczyć w pełni, bez ograniczeń termalnych, jak to się zachowuje, także zbadam ten temat i podzielę się wnioskami za czas jakiś, bądźcie cierpliwi. Natomiast już w sieci widać informacje, które są dość chaotyczne znowu. Jedni testerzy mówią, że nie ma problemu, inni mówią, że w sensie problemu spadku wydajności na nowych mikrokodach, inni, że jakieś problemy są. Ale ogólnie narracja jest przyjęta takowa, że jest jakoby w porządku. Zobaczymy, zweryfikuję to i podzielę się z Wami wnioskami. Kolejna sprawa. Intel przedłużył gwarancję na ich procesory nowe, jak i te procesory, które już ktoś sobie kupił, o 2 lata. Czyli przykładowo, jeżeli kupujemy, tutaj na ekranie zobaczycie listę procesorów objętych tym ruchem przedłużonej gwarancji. Jeżeli ktoś kupuje teraz procka Intela, nie dostaje 3 lat gwarancji, tylko 5. Ok, dobry ruch. A jeżeli ktoś ma przykładowo proca już rok, to dostaje 2 lata dodatkowej gwarancji. Przykładowo rok, bo to tylko przykład, tak? Niezależnie od tego, ile czasu tego procka użytkujecie. Ale i tutaj jest też pewna informacja, którą no, trzeba zawrzeć. Otóż sporo osób zgłaszało w ogóle problemy z RMA, że wysyłało procesory na RMA, Intel je odrzucał. No ale finalnie, po tym jak Intel przyznał się do wpadki, zaproponowano, by te osoby jeszcze raz przesłały procesor do Intela i będzie gwarancja zrealizowana. No generalnie smród, że tak to określę, za Intelem się mocno ciągnie, dużo wpadek, dużo nieładnych zachowań, no ale czego tutaj oczekiwać od korporacji? I ja powiem w ten sposób. W ogóle, jeżeli chodzi o zgłaszanie RMA w przypadku procków Intela, to w przeciągu ostatnich paru lat miałem 2-3 procki do zgłoszenia. W ogóle jeden 13900KS padł mi tuż po premierze, jak go puściłem na defie i zobaczyłem, jak cholerstwo wbija, jakie napięcia 2 godziny podziałał i trzeba było mu 500 MHz obniżać takty, żeby w ogóle wszedł do systemu. Także masakra, procek poleciał na RMA, szybka wymiana i do dzisiaj działa w jednym z konfigów bezproblemowo. Tylko mówię, latał na defie, nawet go nie sprawdziłem, nie zdążyłem zobaczyć, jak ta sztuka zachowuje się po regulacjach manualnych, bo to po prostu był mój pierwszy 13900KS, jakiego miałem w rękach po premierze 13900KS, więc chciałem zobaczyć, jak to się zachowuje na defie. No i zdech, taka sytuacja. Zawsze jak zgłaszacie RMA, to udawajcie głupa, ponieważ mimo tego, jak kupujecie procka K czy KS, to jest samo w sobie absurdem, rżnijcie, że tak powiem, głupa. Także w formularzu zgłoszeniowym informacja o tym, że procesor nie był podkręcany, absolutnie nic nie było ruszane, latał na def, nawet nie było aktywowane XMP. Tak? Tylko latał tylko i wyłącznie w ramach defaultowej specyfikacji Intela. Unikniecie problemu, jeżeli traficie na dziwnego w swoich zapędach konsultanta, który odrzuci Wam gwarancję już na poziomie w ogóle jej zgłaszania. Niejednokrotnie o takich przypadkach słyszałem, natomiast ja zawsze prewencyjnie zgłaszam RMA, jeżeli jest taka potrzeba, właśnie w ten sposób, co pozwala uniknąć problemów. Także taka informacja, żebyście po prostu wiedzieli, jeżeli akurat macie problem z procesorem i chcecie jak najłagodniej przejść cały proces. Teraz tak, AMD. AMD całkowicie przy premierze Ryzenów 9000 Zen 5 nie wykorzystało sytuacji z wtopą Intela. Całkowicie. Zen 5, no jest takie jest. BIOSy oczywiście, jak tu AMD, na starcie niedopracowane. Procki ograniczane przez TDP w przypadku 9600X, 9700X. Przy 9900X, 9095X troszkę lepiej. Ale no, wydajnościowo te procesory
szału nie robią, jeżeli chodzi o serię 7000. Niemniej, z mojej perspektywy powiem, że jeżeli ktoś do nas zgłosi się po to, by zbudować mu stację roboczą stricte pod pracę, to na ten moment, przynajmniej dopóki nie pojawi się Arrow Lake, a o Arrow Lake słów kilka zaraz na temat tego, jak ja to widzę, to będziemy proponowali Ryzena 9950X, który będzie odpowiednio też ręcznie wyregulowany, tak żeby wykorzystać jego potencjał. Także ja mam dobre zdanie o 9950X, myślę, że lepsze niż większość recenzentów, tylko że patrzę na tego procka pod względem stacji roboczej, a nie proce do gier. Pamiętajcie, że precyzyjnie wyregulowany Intel, w zasadzie od 13700K wzwyż, będzie Wam zapewniał w grach wydajność lepszą od 7800 3D czy 7950X3D, gdzie mamy też odpowiednio ustawione pamięci. Tak? Tak to wygląda. Pamiętajcie, procki latające na DEV to zupełnie co innego niż procki po manualnych regulacjach. I możecie się spodziewać zaległego o jakiś rok, bo rok temu robiłem już ten materiał, a nie miałem czasu na montaż, dużo się działo. Test w grach i9-12900K versus Ryzen 7-7950X3D versus i9-13900K, gdzie w większości przypadków w grach prowadzi 13900K. Natomiast jeżeli chodzi o sprawność energetyczną, Ryzen zamiata podłogę Intelami. Całkowicie. Tutaj to jest po prostu miazga, tak? 12900K też miał swoje chwile, gdzie wygrał 7950X3D, ale to jest kwestia odpowiednio ustawionych rdzeni P, E, Ring oraz pamięci. No ale to mówię, tak? Jeżeli bierzemy procka pod kątem, patrzymy na niego pod kątem precyzyjnych regulacji, to tak to wygląda. I też generalnie, jeżeli chodzi o Ryzeny, no to w kontekście gier świetnym wyborem jest 7800 3D dla graczy, biorąc pod uwagę jego możliwości adekwatne do ceny, tak? I dla osób, które pracują na maszynie, a też chcą sobie pograć, 7950X3D. Zobaczymy, co wniesie 9800 3D i 9950X3D. Natomiast biorąc pod uwagę to, co już Ryzeny teraz pokazały nowe, no to większych niż paroprocentowe wzrostów nie ma co tutaj oczekiwać, ale oczywiście sprawność energetyczna została poprawiona, chociaż też w wielu aspektach nie tak bardzo, jak byśmy mogli tego oczekiwać, ale o tym w innym materiale, za czas jakiś też, jak BIOSy zostaną dopracowane, to na pewno się takimi testami zajmę. No i tak jak mówię, nawet już teraz, jak ktoś się zgłosi do nas po to, by zbudować mu, zrealizować projekt stricte pod pracę, na razie będziemy wybierać 9950X. Fajne proce, w tym względzie warto dać im szansę. Teraz tak, jeżeli chodzi o Arrow Lake. No ja podejrzewam, że Arrow Lake to może być naprawdę fajna platforma. Nie bez kozery Intel odciął się od nazewnictwa. Nie będzie to 15 generacja, tylko Core 200 i przykładowo w przypadku topowego, na ten moment zapowiedzianego topowego i9, Core 9 285K. Core Ultra 9 285K. Dość konfundująca cała nazwa serii, ale biorąc pod uwagę, że procki, przykładowo ten procek przy 24 wątkach bez HT, ma mieć wydajność zbliżoną bądź troszkę większą w multi względem 32 wątków Raptora obecnie, żrąc, nazywając to po imieniu, 80 do 100 W mniej. Tylko to są plotki, pamiętajcie, to są plotki, więc absolutnie ja tego nie traktuję poważnie, dopóki nie zobaczę testów i sam tego nie sprawdzę. Natomiast jeżeli to się sprawdzi, to może być fajnie i jeżeli weźmiemy pod uwagę usprawniony kontroler pamięci i DDR5 same, bez już możliwości używania DDR4 jak na Raptorach czy Alderach, no to pozwoli nam to też efektywniej wyregulować pamięci, osiągając jeszcze wyższe taktowania przy ciaśniejszych timingach. Także myślę, że będzie fajnie. Ale co czas przyniesie, zobaczymy. Także ja powiem tak. Gdybym na ten moment miał dla siebie wybierać platformę pod moje potrzeby, wybrałbym Intela. Całkowicie. Tutaj w platformie mojej jest Z790 Apex i 13900KS, wyregulowany już dawno, bez problemu, bo to lata. Planowałem dla czystej zajawki zrobić przesiadkę na Apex Encore 14700KS, ponieważ niebawem będę sobie zmieniał budowę z Fantex Ento Lite na Leon Leafo 3000+. Fantex mi się znudził, chce czegoś nowego. Natomiast biorąc pod uwagę, jak niewiele czasu zostało w teorii, zobaczymy co praktyka przyniesie do premiery Arrowa, to już sobie zrobię przesiadkę na nową platformę, tak żeby ją w pełni poznać i przełoży się to na to, że będę po prostu w stanie te platformy tak efektywnie regulować jak Z690, Z790 czy inne platformy, którymi się bawię, że tak powiem. Tak? Także tak to wygląda. Zresztą bliźniacza płyta Z790 Apex i 13900KS też będzie w jednym z naszych projektów, na którymi pracujemy. Echa Executor w Obsidianie 1000D. Przeogromna machina,
przekozackie LC będzie się działo. Także tam też procek lata bardzo fajnie, nawet lepsza sztuka niż mi się trafiła. Tak? Nie selekcjonowałem sobie akurat w tym przypadku, bo to była tymczasowa platforma. Także niebawem ją i tak rozbieram, bo już czas najwyższy zacząć przymiarki do nowej zabawki. Jeżeli ktoś z Was boi się, że jego procek padnie, bądź nie radzi sobie z ustawieniem platformy, zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną i mogę przeprowadzić profesjonalne regulacje wydajnościowo-napięciowe, tak żeby ujarzmić procka, niezależnie od tego, czy macie LC, czy macie IO, czy nawet chłodzenie powietrzne. Oczywiście w zależności od chłodzenia, jego możliwości, różne będą możliwości tego, co się uda na danej sztuce osiągnąć. Przy czym sama sztuka, jakość krzemu, płyta, pamięci itd., to wszystko jest bardzo istotne. Więc zapraszam do mnie. Sporo osób, zanim w ogóle tak naprawdę cały ten dramat z Intelem wypłynął na powierzchnię, zgłosiło się do mnie, bo w ogóle od lat zajmuję się profesjonalnie regulacjami różnych platform, tak? Także to nie tylko Intel, może to być AMD. Przy czym szczerze na Intelach jest więcej zabawy, dlatego ja też preferuję dobór Intela do naszych jednostek, które budujemy, czy w prywatnym konfigu, bo po prostu można z tego więcej wycisnąć, bardziej zoptymalizować wydajnościowo, napięciowo, osiągnąć większą wydajność niż oferuje ta z pudła, bardzo poprawić zachowanie pamięci i naprawdę mieć całkiem, a wręcz bardzo fajny procek, który zachowuje się świetnie. Jest chłodny, wydajny, bezproblemowy i przede wszystkim cieszy. To jest bardzo ważne. Także z moich tutaj profesjonalnych usług można skorzystać. Zapraszam serdecznie. Pozdrawiam Jakuba, który niedawno podrzucił do mnie platformę, którą w zasadzie przebudowaliśmy, bo było co tam przebudowywać. I tak jak 5 razy dziennie średnio miał wcześniej blue screenów, to teraz platforma lata mu godzinami, dniami bez zająknięcia, bez problemu, cicho, wydajnie, chłodno, a używa kompa do renderu. Cały czas, tak? To jest bardzo ważne. Pozdrawiam również Cezarego, który niedawno, no ze 4 miesiące temu, ale to dość niedawno, czy może nawet pół roku temu, nie pamiętam dokładnie, zgłaszał się do nas też w celu ujarzmienia jego platformy pod AI, renderingi i robienie różnych projektów. I tak jak wcześniej nie mógł sobie poradzić sam kilka miesięcy, to już od paru miesięcy, odkąd odebrał machinę po moich regulacjach, wszystko lata elegancko. Pozdrowienia dla Macieja, który bawi się w sim racing i często pisze na grupach, jak jest bardzo zadowolony z regulacji. Także no, więcej jest tych osób, ale powiedzmy do 3 się tutaj ograniczymy, bo no, jakbym miał tak każdego pozdrawiać, to jeszcze z 20 minut musiałbym tak naprawdę nawijać same pozdrowienia. Także wiadomo, o co chodzi. Najświeższe osoby. No i Krzysztofa, któremu teraz właśnie reguluję platformę. Już się dzieje, będzie się działo jeszcze więcej. Także słuchajcie. Jeżeli macie jakieś pytania, walcie śmiało w komentarzach. W ogóle dajcie znać, jak wygląda temat waszych procków. Czy macie jakieś problemy z procesorami? Jeżeli tak, to opiszcie te problemy w komentarzu, bo może uda mi się jakkolwiek wam doradzić, co zrobić. I pamiętajcie o lajkach, czy też udostępnianiu tego materiału. Przyznam, że miło mnie zaskoczyło to, jak sporo subów i wyświetleń zapewniły ostatnie materiały z RTX-em 3090 versus RX 700 XTX versus RTX 4080 i RTX 4090. Troszkę się pobawiłem tagowaniem, zasięgi wzrosły, sporo osób chciało takie testy zobaczyć i suby poszły w górę. Także w końcu coś się ruszyło, bo ostatnie lata to mieliśmy dosyć dużo posuchy. No ale teraz też będą wlatywać shortsy i mam nadzieję, że ten kanał troszkę się bardziej rozwinie, mimo tego, że jest niszowy. Ale cieszy mnie to, bo widać, czego ludzie chcą, więc bardzo fajny kierunek. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się częściej z Wami rozmawiać, że tak to określę. I tak jak powiedziałem, zachęcam Was do komentowania, podzielcie się swoimi doświadczeniami z prockami i wszystkiego najlepszego. Pozdrowienia, cześć.